Czekaj, ale ja nie mam tego zaznaczonego. Partiatik! Live. No musiałem go zabić, ale to jakiś dealer to luj z nim. XD. Ty, przelewelowaliśmy? Zastanawiam, czy my serio dorobimy czegoś więcej teraz? Chyba żeśmy się nie zrozumieli. Przychodzę od Angusa. Mówił, że można tutaj kupić więcej fistechu. Od Angusa powiadasz? Od kiedy on ma takich koleżków? Podejrzanie mi wyglądasz. Podaj hasło, albo zrobimy ci zerikański krawat z jajec. Ty, to był chyba cień, to już wcześniej było. Ale mogę ich zabić też. Cierń. Pozdrów znaczy cierń. Już otwieram bramę. Możesz wchodzić śmiało, tylko pamiętaj, bez żadnych głupich numerów. Właź, bo się rozmyślę i zamknę drzwi. Nie zesraj się, bo ci uszy obetnę. Znasz hasło. No dobra, właś, tylko nie rób problemów. Ile fistechu chcesz kupić? Pół kilo. Dobra, pogadaj z alchemikami. Pół kilo? Idź korytarzem prosto, ostatnia sala po lewej stronie. Przyciśnij ich, bo się opierdalają. Im szybciej to załatwisz, tym szybciej dostaniesz towar. Gdzie znajdę szefa? Nie ma go. Ostatnio sam nadzoruję dostawy. Nie widziałem go od nie miesiąca. Nie wiem, co to jest, Defrod, wiesz? Musiałbym zobaczyć, czy to ma sens. I czy gameplay fajny. Wyglądasz podejrzanie. Pamiętaj, że cię obserwuję. Patrzę ci na ręce. Nie rób nic głupiego. Kurde, jaka lokacja. Aha, dobra. To teraz trzeba tu wszystko przeszukać. Wyglądasz podejrzanie. Patrzę ci na ręce. Nie rób nic głupiego. Piwo weźmiemy, bo się skończyło. Tylko będę po jednym nosił. Ile mamy golda? 6200. W końcu 6K przebiliśmy. Trenują. Uwaga jest, widzę.
Podejdźmy tu. No, tu jeszcze parę sal jest. Dobra. Czekajcie, tu sala i tu jeszcze bym poszedł. Mógłbym pozabijać tych zabójców za frytę. Aha, to dotąd doprowadzi. To najpierw pójdziemy tam na górę. O, tutaj jest jakaś salka. Chemik. Nie, nie bij, nie, naprawdę nie bij. Pracuje. Naprawdę pracuje. Produkcja narkotyków to nie taka prosta sprawa. Teraz, nie taka teraz, rozpuszczalnik. Czekajcie. Mocny alkohol bardzo, bardzo dobrej jakości. Weźmy sen. Co kto? Ja nie śpię. Pracuję, naprawdę. Spokojnie. Nie przyszedłem cię sprawdzać. Proszę, nie mów im, że spałem. Błagam, znowu będą mnie bić. Dłużej tego nie zniosę. Nie powiem. Nie masz się czym martwić. Nie. Dziękuję. Nie druga. Naprawdę dziękuję. O! Weź to. Znalazłem tę receptę w ich papierach, ale jej nie rozumiem. Może tobie się przyda. Ja umiem czytać. Czasem. Ale ja to już mam. Ale to jest 60 golda może. Nie jestem pewny, ile to warto. Dobra, tutaj jeszcze. Sala. Skrzynka. Kurde. Precz, to pokój szefa. Nikt oprócz nas nie może tutaj przebywać. Chłopcze, dawaj te skrzynie i zamknij ryj. List. Nasz obóz na bagnach nie jest zbyt wydajny. Nie dostajemy wystarczającej ilości ziół i mamy przerwy w produkcji fistechu. Trzeba to zmienić jak najszybciej. Najlepiej jest zapędzić kolejnych ludzi do roboty. Oho. Oho. O kurde. Panowie, spokojnie. To są tacy papierowi, że srebrnym ich taklałem? Ole pocięte koleżcy. Pocięci. No ale gówno mają przy sobie i to jest właśnie problem. A, to głowa, a on leży tutaj. No ok. Nic przy sobie żaden nie miał ciekawego, niestety. No nic nie mają biedaki pieprzone, ale przejdę się po całej tej lokacji i zabiję wszystko, co żyje. Czekaj, to jest tutaj dół.
Tu chyba nikogo nie było, ale na sali mogą być. Ty, mogę nie powiedzieć... mam nic więcej, daj mi spać. Myślałem, że mogę powiedzieć, że jest wolny, ale lipa. Ty, oni się chyba na nas nie rzucą nawet. Na salę trzeba pójść, bo tu już nikogo nie ma. Strażnik. O! Ginąć, gówna. Gin, sukien, synu. O kurde, trochę ich jest, czekajcie. Nie! Zapraszam. Nowe potki porobić, te co dają HP od razu, ale nie zrobiłem. Ale oni gówno mają przy sobie, nawet nie ma co ich przeszukiwać. Skip i pozabijajmy resztę. Traf! Geralt! No. Luta mało, bo gówno mają przy sobie, nie? Niestety. Tu już nie idę, bo tam byłem. Pójdę jeszcze tu i na tą salę. Wstawać! Trzeba was zabić! Zabijani. Ale skip. Jeszcze tego zobaczę. Dobra, i jeszcze na tą salę, bo tam może ktoś być żywy. Nie wiem, czy oni się nie zlurowali z całej tej lokacji. Tak długo i... A nie, jeszcze są mi to ilu? Trzech. Coś tu jest? Dobra, skip. Dobra, idziemy stąd. Nie wiem, czy oni jak spadawali, ale trzeba było ich zabić. To byli mordercy. Teraz gdzie my mieli... No, no,
świetna robota, Wiedźminie. Wprawdzie zginęło sporo osób, ale co tam? Obrona własna. Dobrze zrobiłeś. Społeczeństwo będzie bez nich lepsze. Ale do rzeczy. Gdzie jest osoba odpowiedzialna za produkcję systemu? O ty w dupa. Znalazłem list od niejakiego Gellerta. Wypadło, że to on. On chce przejąć. Świetnie. Moi chłopcy robią porządek na dole. Zabezpieczę dowody i narkotyki. Oczywiście dla dobra społecznego. Okej. Okay. Ty się zajmij Gellertem. Niecierpliwie czekam na postępy. Ta jest. Zabezpieczę dowody. A może przy okazji zabić wszystkich zamieszanych w fistechowy handel? Co? Siemko, może pójdziemy i powiemy Vincentowi, że rekwirujesz towar? O co ci chodzi, Wiedźminie? Masz przecież czego chciałeś. I tylko dlatego z tobą gadam. Nie próbuj mi wydawać rozkazów. Jasne? Jasne. Ale trzeba dopaść tego Gellerta. Ech, Siemko, fistech osłabia ci umysł. Zajmę się tym. Tylko się przygotuj, Geralt. To nie przelewki. Nie martw się o mnie. Wyrównam szanse przy pomocy eliksirów. Tuwa? Klucz. Czekajcie, jaki klucz otrzymaliśmy. Osiężny klucz. Czekam na dalsze postępy, Wiedźminie. Przy dużej kracie. Czekajcie. Witam, witam. Mam nadzieję, że kolacja była dobra, widzu. Dawać. Itemy. Ja popiję przy mnie z tym klejem. O, dwa wypadły. Rzeczywiście to coś daje. Pieprzyć cię. Dobra, czekajcie. Teraz jak możemy pójść? Tu w prawo. Kupiłem ostatnio lody Ben & Jerry Netflix, czyli powiem ci, że kozak. 30 zł. Czasami jest promka, to wtedy taniej. No jak na promce to są dobre, no to git, nie? Ale drogie się wydają, powiem ci. Nie wiem w sumie ile lody mogą kosztować, ale 3 dychy to się dużo wydaje. Są białkowe lody. Nie wiem. Tu w lewo. Otwierać. Gdzie jest kuroliszek? O, o, a! Czekajcie, zarzucimy sobie. Yeah.
Ktoś tam padł, ale nie wiem co. Bez? Teraz najgorsze, bo... Zróbmy tak. Bo inaczej to w dupę nie odnajdę się tu. Ja pierdzielę, no daj mi to kliknąć. O kurde. Nielegalny miecz. No chyba słaby. Glejt z królewską pieczęcią. Z woli Foltesta króla Temerii okaziciel tego dokumentu ma prawo mimo wszelkich obostrzeń obyczajów przebywać na ulicach królestwa miasta. Okej. To jest to fejkowa. Klucz do szyfru salamandry. Drewniana tarcza pokryta symbolami służy do rozszyfrowywania do... Co? Brać ten miecz? Bo mam ten na sel, raczej jest więcej wart niż nielegalny. Bo on był drogi w kupnie. Chyba wszystko. To chyba cały quest. Do siemki mamy wracać. Ciekawe czy to możemy. Zapierdziele. Sprawdźmy coś. Co to jest? Chodzi o to, że ten truta mi zniknęła? Dobra, wpieprzamy się do siemki. No i chyba na bagna, nie? Chyba, że znowu kolejny quest z dupy wyskoczy. Tego będziemy robić. Z tych questów to tak się mnoży. Robisz jednego, a wyrastają dwa nowe. A i do Tris jeszcze, no ty. Właśnie, czy my mamy jakieś zęby nowe, nie? A mamy! Kły Alpy. To idźmy do dentysty. Chyba, że go tu nie ma. On może być na tym placu. W dzień. Wiedźmin 4? Tak. To jest Wiedźmin 4. Tristo, mam kartę. Przejdę przez plac. Zobaczę, czy jest dentysta. Zagadamy do niego. Early access? Tak, to Wiedźmina 4, no. Widzicie dentystę? Nie wiem, czy to nie jest dentysta ten chłop. Chyba to był on, nie? W czym? Mam dla ciebie kły Alpa. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Old access.
Alpy wstrzykują ofiarom substancję znieczulającą. Może udałoby mi się zsyntetyzować ekstrakt? Mógłbym wtedy używać znieczulacza, który nie powoduje rozwój uczulenia. Masz 150 orenów. Rozwój ludzkości, widzowie. O co chodzi? Trzeba. A, to 20, 60. Ale zawsze coś. Czekajcie. Nie ma chyba takiej książki. Strzygę, wilkołaki. Czekaj. A, przeczytaliśmy. Dzięki, rozgrzeszyciel. Siema, dziadek. Widzę, że dobra gra jest ogrywana. Lecisz teraz całą trylogię? Tak. Tylko prawdopodobnie z przerwą na Wukonga, który będzie 20 wychodził. I tak, i potem będziemy grali dalej. Bo Wukong 20 wychodzi. Zrobimy go i potem Wiesiek trójeczka. Mam nadzieję, że przed Wieśkiem trójką i przed Wukongiem uda się Wiedźmi na dwójkę na spokojnie zrobić. On jest z tego co wiem najkrótszy, więc powinno wszystko wyjść. Witam Black Blue, witam. I witam też Mirtis. Oho, ty mogę na niego donieść. No, co chcesz? Zabiłem szefa gangu narkotykowego. Zabawne. Przychodzisz na posterunek i mówisz, że człowieka zabiłeś? Nierozważne. Żartuję oczywiście. Dobrze zrobiłeś. Dzięki tobie znów jestem szczęśliwy. Masz tu zapłatę i znikaj. Tak, Zaglo, no będzie. Znikaj? Może ty znikniesz. Jak to? Nie rozumiem. Rozumiesz. Zakarbuj sobie dobrze w tym pustym łbie. Zaczniesz handlować fistechem, to znikniesz. Dobrze. Niepotrzebnie się przejmujesz. Jestem przecież stróżem prawa. Bywaj, Siemko, i pamiętaj, co ci powiedziałem. Ej, donosimy na niego, Iluj? Prawie 7K golda, nice. Coś z tym trzeba zrobić. Bywa. No. Bywa. No dobra, to do Tris. Mam strasznie dużo itemów. A dobra, handla, znaczy tego. Do karczy pójdę jeszcze przed bagnem. I na bagno, no za chwilę. Co my musimy jeszcze zabić? Kikimory i coś tam, kuroliszki. Nie chcę wiedzieć. To po co pytasz? Czemu tu jest taki szybki movement? Bóg. Groźnie wyglądasz. Nie jesteś. Chyba okradałem już Tris, nie? Ty, ona dalej w tym stroju. Geralt? Umieściłem czujki. Wiem. Jak tylko to zrobiłeś, przeskanowałam cały obszar Wyzimy i dowiedziałam się, skąd się biorą anomalie. Skąd? Dziecko. Mały chłopiec imieniem Alvin. Znajduje się w szpitalu Lebiody i... Dziecko może być powodem anomalii? No tak. Wszystko zapomniałeś. To dziecko jest źródłem.
Ma wielką moc. Prawdopodobnie w jego żyłach płynie starsza krew. Krew elfów. Starsza krew? Wyjaśnię później. Teraz musimy zaopiekować się Alvinem i ograniczyć jego destruktywne możliwości. Pójdziesz do szpitala i przyprowadzisz go. Dobrze. Ale czy pozwolą mi zabrać go ze szpitala? No właśnie. Tu pojawiają się trudności. Ta głupia siksa Shani nie chce mi go wydać. Co mówi, jest? Że nie zna się na dzieciach i nie zaopiekuje się nim należycie. Nie ma pojęcia, co grozi jej i całemu miastu, jeśli ten dzieciak wymknie się spod kontroli. Nie mam siły z nią gadać. To twoja przyjaciółeczka. I załatw to. Wiem, że potrafisz. Będę ci bardzo wdzięczna i jeszcze jedno. Dziecko starszej krwi przyciąga byty zza światów, duchy i upiory. Weź ten zwój. Na pewno ci się przyda. Pamiętasz, jak rozmawialiśmy o mojej tożsamości? Owszem. Jakieś postępy? O kurde. Powiem jej. Zdecydowałem się pomóc jej winowi i Skojatel, wbrew zakonowi płonącej róży. To ciekawe. Dlaczego zdecydowałeś się pomóc nie ludziom? Utożsamiam się. Drugie. Rozumiem ideał nie ludzi i zgadzam się z nimi. Oczywiście do pewnego stopnia. Elfy i krasnoludy walczą o wolność i godność. A takiej sprawie trzeba pomagać. Powaga. Jak szlachetnie. A gdzie słynna wiedźmińska neutralność? Przytłoczyło ją poczucie przyzwoitości, przez które pakujesz się w kłopoty? A, Geralt, gdybyś pamiętał, ile razy kierowały tobą szlachetne porywy serca, nie byłbyś zdziwiony swoim wyborem. A, uważasz, czyli że zachowałem git. Się tak, jak zachowałbym się przed utratą pamięci? Tak uważam. Czyli git. Takiego Geralta lubię. Good ending. Myślę, że nasze rozmowy nie pomogą. Książkowy Geralt. Pamięci. Aha. Geralt? O co chodzi z tymi glejtami? Cóż, w Wyzimie oprócz kwarantanny wprowadzono również stan wyjątkowy. Coś mnie musiało... Obejmuje tylko dzielnicę... To było. A mój... Cóż, Ty. Do spania, Gerwant. A, level biliśmy. Te levele tu... Którym mamy level? Da się tak zobaczyć. Dopiero jak wstanę. Krwawienie. Nic mi się tu nie podoba, nic. Te dwa mógłbym wziąć. Niewrażliwy na ból, niewrażliwy na trucie, odporność jak krwawienie, atak unik. Działa, gdy Geralt jest zatruty eliksirem. Co to w dupę jest? Nie, Black Blue, jutro obejrzymy. Na streamku. Dzięki Limak za 23 lata. Jutro się obejrzy na chillku. Rytuał życia. Powiem wam tak, nic mi się tu nie podoba. Nic mi się tu nie podoba. Więc te dwa weźmiemy raczej, no. Który akt? Trzeci akt. Może być. Teraz alchemia. Chciałem zrobić...
Nowy potek, tylko gdzie on jest? O! Czekaj, ona nam dała to. Niewidzialne moby będziemy widzieć. Gdzie jest ten dekokt coś tam? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Insanity dał na Golibordę 50 zł, dziadek, ale mi weekend zrobiłeś. Dziękuję bardzo. Wjeżdża i zaraz piwko, do tego chipsy z Lidla i możesz już odpauzować. Dzięki splowe. Tu... Dziękuję bardzo Insanity za 5 dyszek. Co odpauzować? Ja level dodaję. Dzięki Torfik za 4 lata. Dziękuję ci bardzo. Tu jest ten potek, co go chciałem, tylko czekajcie. Nie mam w ogóle miejsca na nic. Więc... Dobra, najpierw pójdziemy do karczmy. Nie ma chyba znaczenia, do której karczmy pójdę, nie? Czekajcie, to się tuszy. Nic tu po tobie, białowłosy. Siema, witam. Z nim nie gadałem. Ktoś cię na mnie zasłał. Chcesz? Trzysta, o kurde, dobrze to zostawiłem. Siedem K widzowie, 7K, coraz większy majątek Gerwanta. Talar, szukałem cię. Jesteś inny. Słynny pogromca potworów zaszczycił. Witam. Mogę czymś służyć? To. A to miałem sprzedać. 7K na czerwone, powaga. No jak się z talarem pogra. Kurde, nie mam gdzie. Dobra, chowam te rzeczy od salamandry. Najwyżej po nie tu wrócę. Piwo. Ja mam dużo piwa takiego useless. Po jeden. Ale jak już mam, to schowam. Talar. Zagrajmy. Jakieś problemy? W zasadzie tak. Niestety, mój kodek... Jak... A, to nie... było. Dobra, czyli on z nami też gadać nie chce nic nowego. Koteczku, nie bądź taki wyrywny. Załatwię jedną z... Chcę od... Tak? Pieprzyś talara? Nie, no jest w porządku. Yeah.
To jest ton. A, to był nieznany eliksir jeszcze niedawno. A widzisz. To ja bym wziął biały miód. A, ja też mam biały miód. Ja pierdziel, ja wszystko mam. Dobra, to zrobię tego. Białą mewę z resztek alkoholu. Szani. Do Szani. Jasper aktywacja? Nie. Nie Jasper aktywacja, już mamy jej... Nie, czekaj, mamy? Mamy jej kartę. Właśnie z początku gry jakoś. Kiedy to było? Nie, od Jaskra. Jak była impreza. Właśnie, czekajcie. W końcu pójdziemy, widzowie, na te bagna. W końcu na nie pójdziemy, zobaczycie. Kiedyś to się wydarzy. Nie rozmawiam z obcym. Zaszkodzi jeszcze raz? To od niej zależy, tak? O! Co robiłeś w domu tej wiedźmy? Uratowała mnie. Gdyby nie Triss, byłbym trupem. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Czyli mam wobec niej dług wdzięczności. Ale wiedz, że jeśli coś kręcisz, to poznasz moją drugą naturę. Dlaczego miałbym kręcić? A swoją drogą, co cię tutaj sprowadza? Wyobraź sobie, że ta jędza chce ukraść jednego z moich pacjentów, małego Alvina. Pomijając fakt, że jestem za niego odpowiedzialna, co wiedźma może wiedzieć o wychowywaniu dzieci? Przecież czarodziejki są bezpłodne. Do tego wciąż plecie jakieś bzdury o źródłach i takich tam. Nie chcę, żeby kładła na tym dziecku swoje brudne łapska. Czort wie, co chce z nim zrobić. Znasz tę wiedźmę. Wytłumacz jej, że Alvin zostaje u mnie. Prościej byłoby, gdybyście same doszły do porozumienia. Prościej, nie prościej, ty znasz ją lepiej. Muszę biec do domu, Geralt. Mam prośbę. Przyprowadź do mnie Alvina. Niech tylko spojrzę, czy jesteś cały. No dobra, wszystko w porządku. Czyli będziemy mieli wybór? Czy do Triss, czy do Szani? Leć po małego, spotkamy się w domu. Niestety, Szani, masz pecha. Przykro mi. Tędy mogę wejść? Czy ja mam kartę Szani? O! O, Geralt! Właśnie cię szukałem. Nie zdawałem sobie sprawy, że pielęgniarka Natala to istny wulkan namiętności. Żebyś widział, jak nachyla się nad pacjentami. Jej oczy... Jaskier. W każdym razie, przyszedłem zabawić Natalę błyskotliwą konwersacją. Gdy wchodziłem, minęło mnie dwóch dziwnie wyglądających dryblasów. Ciągnęli za sobą płaczącego chłopaka. Krzyczeli do niego po imieniu, chyba Akin, Apin, czy jakoś tak. Zaraza, właśnie po niego przyszedłem. Zaraza. Będziesz ze mnie dumny. Nie bacząc na własne bezpieczeństwo, ruszyłem malcowi z pomocą. Śledziłem tych drani. Zawlekli go do pewnego domu. Faktycznie jestem pod wrażeniem. Mówiłem, idę z tobą. Napiszę o tym balladę. Zaprowadzę cię. Dom znajduje się w dzielnicy nieludzi, ale najszybciej będzie, jak za mną pójdziesz. Pośpieszmy się. No dawaj. Wallotę. Trochę niepokoju.
Ja nic nie wybrałem. O, tu jest. Szybko, prowadź. Pracowity dzień. A ty gdzie łazisz? O, tutaj drzwi, co były zamknięte wcześniej. Widziałem, jak wchodzili do tego budynku. Świetnie. Teraz poczekaj tutaj i wejdź dopiero, jak ustaną odgłosy walki. Cześć, Quince, co to jest? Zawsze każesz mi co czekać. Ty piszesz? Chcę stworzyć nowy gatunek. Balladę uczestniczącą. Bez dyskusji. Nie chcę, żebyś plątał mi się pod nogami, kiedy macham mieczem. Zawsze muszę czekać pod drzwiami. Ale cóż, poświęcę się w służbie poezji. Trzeci gul zabity przez ciebie. Świetnie. Ja zabiłem w życiu może 300-400 takich guli. Gratuluję ci trzeciego gula w życiu. Jeszcze więcej popierz dzieciaku, bo już mnie wkurzać zaczynasz. Ja od 7 roku życia gule zabijam. Żyłem z zabijania guli, jak ty zabijałeś trzeciego gula. Co to? Więc brawa dla ciebie. Polecaj gówniane protipy na gule wiedźminą dalej. Zabiło się troszeczkę guli w życiu, nawet teraz zabiją gula. To brzmi jakby mamon gadał. Tak szczerze. Chodźcie, panowie. Alvin, panato. Patrz, jak tle ludzi podpalam, tnę. Chcesz się nauczyć? Ty co? Masz! A ty co? Fajnie, co? Geralt, dobrze, że jesteś. Oni są źli. Wiem, wiem. Wszystko będzie dobrze. Czy oni nie żyją? Tak, Alvinie. Nie dali mi wyboru. Czasem niestety trzeba walczyć. Rozumiem, Geralt. Zapamiętam to. Zabierz mnie stąd. Zara, muszę okraść. Kurde. O, rzesz, ile krwi. No, nieźle ich załatwiłeś, Geralt. A oto i chłopak. No, i co byś zrobił beze mnie? Cii, słyszę kroki. Idą tu następni. Szybko. Bierz chłopaka i uciekajcie drugim wejściem. Usłyszałeś ich? Nie przestajesz mnie zadziwiać. No dobra, dobra, już go biorę. Ale gdzie? Do Triss. Zabierz małego do Triss. Czarodziejka najlepiej go ochroni. Oj, rudzielec, nie będzie szczęśliwy. Będzie, tylko ten drugi. Zbliżają się. Dobra, spadamy. Zostawię małego w domu Triss. I już jesteś trupem. Co ty pieprzysz do wieśmaka? Zabiję cię. Debila. A wiedźmina się rzucać. Temerski. Nic nie mają lepszego. Wypieprzę mi z tym arbuzem. Kurde, czemu ja nie mogę wywalać od razu? Fistech. Wszystko. Fajne wybory, no. Dobra. Idziemy stąd. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!